którą wspominałem, kronika księdza Stolarczyka, przechowywana jest w kasie pancernej parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Pierwsze notatki dotyczą najwcześniejszych lat sprawowania posługi w Zakopanem. Oto kilka zapisów. Rok 1863 zaczął się też zimą. Za to lato było suche i zimne. Ku końcu wiosny piorun zabił kobietę, matkę dziewięciorga dzieci. 1 września 1873 roku rozpoczęła się epidemia cholery. Był tu doktor Chałubiński z Warszawy, bardzo zacny człowiek. Podczas epidemii ratował bezinteresownie, z największym poświęceniem, nawet mnie samego od śmierci wydobył. Gości tego roku było około 400 osób, najwięcej z Warszawy. 1890 roku bardzo wiele się najechało, tak, że pomieszczeń stał się wielki brak. Na tym kończy się kronika księdza Stolarczyka. Wspominać księdza Stolarczyka, choć nie ma tu między nami takich, co by go obłoceli, bo to się już nie da, co by ludzie tyle roki żyli, choć tu ponure jedna mała taka między nami jest. Nie wiem, czy to prawda, ale moi kochani, ale my to, co tutaj dziś będziemy chcieli pogadać, to to, co wiemy od swoich już dziadków, bo nawet przecież i nasi ojcowie nie, bo nie może, ja dziadki też nie bardzo. No, także może zaczęli bymy od głosowe nowoźnicy, od proboszcza parafii Świętego Krzyża, księdze dobrodzieju, co by się ta, bo na temat księdza powiedzieli, ale nie tak, jak się to godało o pomniku, i no o chłopie z krwi i kości, bo takim ksiądz Józef był. No, ksiądz Stolarczyk to mi jest bardzo bliski. Z tego względu, że ja się urodził 5 km od miejsca urodzenia księdza Stolarczyka. Ale to jest mało ważne. Lubię bardzo te anegdoty związane z księdzem Stolarczykiem, zwłaszcza jak on potrafił trafiać do ludzi takich jak górale. Bo górale są tacy bardzo mądrze myślący, ale i tacy podejrzliwi. Kiedyś, jak nie miał pieniędzy, no bo tu podobno było bardzo biednie, to budując plebanię, mawiał, że tu jest początek wody, a koniec chleba. Tutaj na Kościeliskiej mieszkał jakiś tam stolarz, góral i prosił go, żeby zrobił drzwi i okna. I że się założył z nim, że wytrzyma, biegnąc na bardzo wielkim mrozie w gaciach, czyli w
kalesonach i w koszuli, kto dłużej pobiegnie, czy ten góral, czy ksiądz Stolarczyk. I o drugiej w nocy pobiegli i ksiądz Stolarczyk 100 czy 200 metrów pobiegł dalej. Ten góral nie wytrzymał, stolarz nie wytrzymał. I zrobił mu za darmo i drzwi, i okna do plebanii. Za księdza Stolarczyka to strasznie dużo dzieci było nieślubnych. No to jak mąż to próbował jakoś i walczyć z tym, no i jak przyniesie takie dziecko do chrztu, to on go chrzcił. I to za darmo go chrzcił. Ale sonna dawał imiona. No to jak to był chłopak, to zawsze był Kazimik, a jak była dziewczyna, to była Ursula. No to nieraz to tak się przytrafiło, że w chałupie, łaczkę się i w jednej chałupie było trzech Kazimikowa, bo i czy Ursule. Ksiądz Stolarczyk, który nastał zakopane, no chciał poznać te swoje owieczki, no ale jak no lepiej ich poznać, no bez wizyty duszpasterską, to znaczy się bez kolędy. No i kiedy się pierwszy raz po kolędzie wybrał, jedna na gładkim dowiedziała się, że kawa to jest okrutnie dobrą rzecz i że panowie, a i księżowie strasznie razi ten kawę piją. Ukupiła kazi tej kawy, nie wiem, tak, ale może w mieście, w Nowym Targu. No, że to było takie jak Fizula, nie wiedziała jak się z tą kawą robi, no to uważała gęściej. W gorku, w kamieniaku, tak jak się waży pęczak albo kaszę. No i kiedy ksiądz już przyszedł, poświęcił, poparzał po chałupie, wypytał się, co robicie, kanem ocie pola, kawa z chłop, bo baba była gdową i to jeszcze taką nie bardzo starą wtedy tej. No to siot na ławę, baba mówi, ten kawę na miskę z łomastą i z drewnianą leską wysypuje i gada, jedźcie z jego muściu, jedźcie, a wybierajcie ze spod chuba hańgęścić. Urodził u Witkiewicza dziecko, no i na myśli go chrzcić i na kumotra, na ojca chrzestnego napytał Witkiewicz Sawałek, a na kumoskę aktorkę Helenę Modrzejewską. Ale jak się Saba o tym dowiedział, tak nie był bardzo pewny, bo go to tak poszedł do jego mościa, co by się poradzić. Bo mnie ta na kumutra nie pytowali, bo ją piją. No i wolą jego mościowi tak, jego mościu, jak ja się mam w tym kościele zachować, bo ja nie wiem. Jak się mi będą o coś pytać, to ta powiedzcie wy za mnie, bo wyście ta lepiej uczony jako ja. No lejsyczku pięknie ładnie, lejsyczko się zacyno, ale przyszedł łycok taki, co już miał coś ze 6 roków. No i on nie musiał gadać, bo syczko sam za się odpowiedział. Ksiądz Stolarczyk niedługo po przybyciu do Zakopanego wybudował kościół, który stoi przy ulicy Kościeliskiej, zwany Starym Kościołem. Po paru latach ten kościół okazał się za mały, bo parafian przybywało. Było już ponad 3000 ludzi w Zakopanem, więc rozpoczął budowę kościoła Świętej Rodziny, który jest dzisiaj kościołem parafialnym. No ale nie było funduszy, no budowany ten kościół był z kamienia. Tak mi się wydaje, że trochę dlatego z kamienia, że tu jest bardzo dużo na Podhalu kamieni. A poza tym, jak spotkał na spowiedzi takiego mężczyznę, który zdradzał żonę albo za grzechy nieczyste, no to dawał za pokutę siągę kamieni. Ja myślałem, że siąga kamieni to jest metr sześcienny, ale tu pan Jan mi mówi, że to tyle, ile był. Chłop potrafił rękami objąć, czyli to był